No to zaczynamy. Kolejny podcast z serii Miastosfera. Pierwszy w tym roku. Pierwszy w 2022 roku. W nowym, kompletnie nowym studiu, w którym mam wrażenie już teraz będzie pracowało nam się świetnie i coraz lepiej, i coraz mocniej, i coraz głębiej rozmawiało z zaproszonymi artystami. Oglądajcie i znowu prosimy Was o komentarze. One są dla nas bardzo ważne, bo nas troszeczkę też motywują do działania i możecie też oczywiście jakieś swoje wskazówki nam tam napisać, czy też skomentować to, co mówimy my, czy też nasz gość. Bo naszym gościem dzisiaj jest Mateusz Dopieralski, czyli Vito Bambino. Vito Bambino. Oglądałem kilka wywiadów z Tobą i odniosłem wrażenie, że lubisz zaczynać jakąś anegdotą. O! Masz jakąś przygotowaną na ten dzisiejszy? Anegdotowy, że tak powiem, ale żeby to była jakaś ciekawa. Tak teraz bez kontekstu to myślę, że... Znaczy to jest najgorsze powiedzieć do kogoś, ej, opowiedz jakąś anegdotę. Ej, opowiedz tak, opowiedz coś dobrego. Nie, no moglibyśmy opowiedzieć o naszych spotkaniach, bo było kilka tych rozmów również w kontekście profesjonalnym. Było kilka, bardzo miło wspominam naszą rozmowę. Pamiętasz to, żeśmy siedzieli w warszawskiej restauracji Regina i wcinaliśmy pizzę, rozmawiając o zespole Vitamina, rzecz jasna. Wtedy był Amar jeszcze, tak, który dokładnie. Zawsze w wywiadach jest. Dokładnie. No i parę okazji fajnych spotkań mieliśmy za sobą. Dzisiejsze. Ja może tylko zacznę tą klamrą, że jesteście parą dziennikarzy, która od początku nam towarzyszy, a wszyscy, którzy dobili później, to już nie to samo, więc może to jako dobry start, tak. Rzeczywiście, bo zaczyna się nowy rok, czyli jakiś taki nasz kolejny rok razem. To uważam za fajną klamrę. No właśnie, i ja też sobie wspominałam z kolei moje spotkanie z zespołem Vitamina. Wtedy to był taki moment, że wyprzedawały się na pniu bilety na Vitamina. I to już się wydawało, że wow, ale jest i to total, już się skończyło. Ale jest total, nie? No i właśnie, a teraz, no i dopiero się zaczynały te twoje wejścia na solową drogę, a teraz to już wszystko stało się faktem, jest po prostu rozpędzone na maksa. No i moje pytanie pierwsze jest takie, no i co, no dobrze ci w tym mainstreamie, no bo umówmy się, już teraz nie ma co tam udawać, że to może nie, może gdzieś z boku, tylko jesteś na szczycie, no. Bardzo, bardzo miło. Oczywiście nie mi to oceniać. Ale czy dobrze tobie jest? No. Mi jest dobrze w tym sposobie, który ja sobie wybrałem, żeby sobie radzić z tym mainstreamem, bo też uważam, że jest coś takiego jak liczby mainstreamowe, jest coś takiego jak state of mind mainstreamowy, którego ja uważam, że nie mam i mam nadzieję, że nie zdobędę, bo cały czas noszę w sobie trochę ten dualizm i ten eklektyzm chłopaków, z którymi to robimy cały czas razem, bo to jest cały czas ta sama ekipa, ten sam zespół live. Więc oni cały czas mnie tak ładnie gruntują i centrują i ja po prostu sobie to cenię ponad wszystko, bo to pomaga sobie potem poradzić z pokusami show biznesu albo z ego tak naprawdę, tak? Mam 33 lata. Coraz bardziej dochodzę do wniosków różnych, co potrafię dobrze, co gorzej, też pod kątem takich refleksyjnych rzeczy i tutaj po prostu to, że mam tą samą ekipę i ten sam team i spotykam tych samych życzliwych ludzi, to mi bardzo pomaga w tym, żeby cały czas pamiętać, że to jest trochę jedna wielka przypadkowa i że to, że nie wiem, zaprosiła mnie Sanach do numeru, mogła mnie nie zaprosić. No ale wiesz, no czy jest faktycznie jakby taka przypadkowość w tym wszystkim, czy jednak jest jakaś taka, wiesz, jakiś kontinuum? Tak. Jest Vitamina, czy też wcześniej twoje jakby pierwotne próby rapowe, jeszcze jako ty. Potem, no właśnie, uporządkujmy to troszeczkę. Potem właśnie Vitamina, potem jakby pomysł na swoją własną karierę, ale w międzyczasie chyba to też jakby poprzedziła, jak to tam, nie pamiętam, jakby czasowo się to zgrało z Sanach właśnie. Ja wydałem album Poczekalnia, który tak dotarł, gdzie miał dotrzeć, trochę awangardy, trochę trochę Natalii Schroeder. To taka mieszanka właśnie typowo moja, pod czym tak to pomyślałem. To był rok 2019. 20. Po czym dwa miesiące po tym, albo trzy miesiące po wydaniu tej płyty właśnie Sanach zaprosiłam. W sumie ona mnie zapraszała już wcześniej, ale jak już doszło do tego featuringu. To było po płycie. Tak, to już było po płycie, która przez to w ogóle dotarła do szerszego grona i ona nadal jest trudna, uważam. Jeśli ktoś wywodzi się z słuchania Zuzi i potem trafia na ten materiał, który jest trochę też starszy, bardziej dojrzały,
to nie mówię, że 100% tych ludzi, które to sprawdziło, zostało przy mnie, ale jeśli to jest jedna osoba, to dla mnie to jest super. A było więcej, bo odczuwalne to było, że, że tych osób było więcej. Więc wracając jeszcze do tego, co mówiłem, to wydaje mi się, że jedyną... po angielsku się mówi konstante po niemiecku, czyli jedynym... czymś, co towarzyszyło wszystkim tym etapom, to było to, że nikt z naszej ekipy nie przestał pracować i cały czas robiliśmy rzeczy. I to jest ten jeden wspólny mianownik, gdzie mogę sobie może powiedzieć, okej, nie do końca ja nie miałem żadnego wkładu w to, co się wydarzyło, bo cały czas robiłem i pracowałem, więc... to jest jedyne, co mogę sobie, że tak powiem, jako przysługę dopisać, a cała reszta to jest raz Zuzia, która jest no, przepiękną osobą. No nie, no, ale wiesz, no, bardziej chodzi mi po prostu o to, że no, gdzieś tam jakby fenomen witaminy zaistniał w świadomości ludzkiej, czy w świadomości odbiorcy, czy też w świadomości jakby branży muzycznej. No i na przykład jakby konsekwencją tego, jak świetnie sobie radziliście jako Bitamina, czy też jak bardzo wpłynęliście na tą rzeczywistość muzyczną w Polsce, było na przykład wyjęcie cię przez Stanach, czy też próba jakby. To spowodowało, że pojawiłeś się w kręgach bardziej właśnie mainstreamowych, jako współpracownik Stanach, która jednak miała na dużo większym świeczniku już istniała. Potem na przykład kolejne rzeczy w postaci jakby męskiego grania, że miało to jakby swoją kontynuację, czy też miało swoje... Jedno zależało od drugiego. Tak, i swoje jakieś takie naturalne, niewymuszone tempo, bo tak jak mówię, no jakby to nie ja dobijałem się do Stanów, że daj mi się dograć gdzieś jako jedyny gość na płytę, tylko później wielokrotnie z nią o tym gadałem, że mówię, kurczę, ty sobie mogłaś zaprosić kogo chciałaś, a ona mówi, no tak, no ale no, wiesz, ty zaprosiłam kogo. No, ale powiedz, no bo ciekaw, jakoś niespecjalnie drążyłem ten temat, ale właśnie co było, co spowodowało, że ona jakby ciebie znalazła i stwierdziła, że będziesz pasował jej do numeru. No nie, no oczywiście. On jest taki fajny, a nie chciałbyś z nim nagrać piosenki? Ja bym moim zdaniem ja dodaję brudu trochę. Może tak być, że ja dodaję patyny takiej. Jest takie słowo? Jest patyna. Jest patyna, ale świadczy o postarzaniu. Jakby jest związane z postarzaniem czegoś. Ja tego już nie traktuję tak, nie konotuję tego tak negatywnie. Ja też pytałem Zuzię o to, mówię, słuchaj, Dawid jest dużo lepszym wokalistą. I ona mówi, no tak, ale wy mnie inspirujecie porówno, jeśli chodzi o autorstwo, o pisanie tekstów. I to jest wyczuwalne dla mnie rzeczywiście, jak sobie słucham numerów Zuzi, pojawiają się słówka, o których mówię, fajnie, że istnieje możliwość, że to my jako Bitamina wprowadziliśmy korzystanie z tych małych słówek. No właśnie, bo to jest jakby nowością, że w tym mainstreamie pojawiają się właśnie, wiesz, kolo, zban, hardkorowy, wiesz, takie, no, że jakby to nie jest jakby taki wycyzelowany język tekstów, które istnieją w takim właśnie komercyjnym, mainstreamowym obiegu, tylko jednak są jakieś takie wątki uliczno-podwórkowe, po prostu tego, zwykłe. Taka zabawa słowem właśnie jest u Sanach rzeczywiście obecna, no ale z kolei Kaśka Sochacka, no to już jest inny trochę świat. Ja muszę powiedzieć, że wczoraj tak sobie już na spokojnie, bo oczywiście widziałam to wcześniej, ale widziałam to wykonanie z męskiego grania wasze, no wzruszyłam się bardzo, byłam bardzo poruszona i w innym kontekście też wrócę jeszcze później do tego. Natomiast wiesz, no to też jest coś, prawda? Tutaj nie miałaś troszkę takiej, bo wiesz, są Sanach fajnie, ale to jest wszystko, nawet jak widziałam ten wasz taki występ, co ona tam na Osaka chyba na twoim koncercie, tak, to naprawdę. Takie wszystko jest, hej, jesteśmy z jednego podwórka. Hipisiarskie. Skaczemy z tacy trochę słodcy. No ale Kaśka, tu wiesz, ona z tą gitarą i ty tak musisz wejść, no jednak. Jest chyba trochę trema, co? Akurat ten występ był o tyle jeszcze dla mnie taki wyjątkowy, że na miejscu była moja żona i mój syn, bo to się nie zdarza, jakby oni wpadają do nas na koncerty czasem, ale żebym ich brał na trasę męskiego grania czy coś takiego, no to jest za dużo logistyki, za mało w ogóle taty wtedy, bo ja jestem, prawda, jakoś no tak sfokusowany na swoim działaniu. Więc też nie chcę im tego robić, ale tego dnia byli i jeszcze była teściowa, żeby właśnie pomagać w ogarnianiu. I tak sobie uświadomiłem, prawda? I ten tekst, to przepiękne Boję się o ciebie, które nie jest moje. I ja jak to usłyszałem, to miałem tą samą reakcję, że mówię, Kaśka, co wyście napisali? Wspaniała, to jest numer, jest który... Piosenka.
który w pigułce opowiada dokładnie o tym, no. Proszę. Ja tylko właśnie dodam, bo my się tak rozpędziliśmy w tej rozmowie. Tak. Mieliśmy w ogóle fragmenty teledysków pokazywać, a to się w ogóle nie dzieje. I skoro już to zrobimy to w ogóle od końca, skoro już mówimy teraz o tym klipie i o tej emocji, to pokażmy fragment. Zresztą dodam, bo tutaj my jesteśmy jak najbardziej wspierani przez rytmy.pl, że na pewno zauważyłeś, bo chociaż z artystami to różnie jest, że zdobyliście z tym utworem pierwsze miejsce w kategorii piosenka pop. Naprawdę? Według rytmy.pl. Proszę, wiedziałam, dokładnie, że dowiesz tego. Nie, tego nie wiedziałem. Ja ogólnie rytmy.pl bardzo, bardzo też w sumie towarzyszą nam od początku. Ale wiesz, kategoria pop. W ogóle, to jest tak. Ciekawe, i tak, akurat ten numer, bo patrzcie, tam było z czego wybierać. No, wybrali taki... Bardzo, więc bardzo zobaczmy sobie miło fragment. Specjalnie wybrałam właśnie ten bardziej przejmujący, kiedy już tam na pełnej parze wchodzisz. Proszę. Dobrze. Bardzo. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o ciebie. Przy tej okazji, skoro już jesteśmy tak właśnie trochę od końca przy tym klipie, zapytam ciebie, jeśli mogę, może, no nie wiem, no dobra, zapytam, a co mi tam, dobrze się znamy. Czy ty coś profesjonalnie pracowałeś nad swoim głosem? Bo jednak wiesz, jak się słuchało Witaminy, czy nawet twojej solowej płyty, no to ty miałeś taki swój trochę patent na ten wokal, że to jest takie poruszanie się pomiędzy, na przykład że ty zawisłeś pomiędzy dwoma dźwiękami. I sobie tak pływałeś. Już na solówce słychać było, że tam bardziej rozciągałeś ten głos. Sobie Mati, no dobra. Ale w momencie, kiedy wchodzisz na tę scenę i naprawdę tam się musisz wydrzeć w pewnym momencie, widać, że panujesz już nad tym dźwiękiem. Tam stres jest ogromny. No Kaśka to w ogóle jest, wiesz, no ma po prostu kontrolę total, prawda? No i czy, wiesz, no czy był no taki ale moment, jako kiedy... aktor, no to już na pewno miałeś ale wcześniej... Właściwe dźwięki. No nie miałeś... Nie mogę się zapytać, czy Mati chodzi na lekcję śpiewu. Ale pytam, czy wcześniej nie miałeś jakby doświadczenia z lekcją w szkole aktorskiej, rzeczywiście. I to przede wszystkim, nie wiem, czy... O dziwo, z tej nauki w szkole aktorskiej, gdzie była nauka po prostu chóralna też, o harmonii i tak dalej, o dwugłosowości. Czy to z kolei nie sprawiło, że ja sobie wybrałem na swoje nagrywki ten patent, o którym ty mówiłaś, gdzie nie do końca była linia wiodąca, tak się mówi? Linia melodyczna, tylko... Słuchacz nie do końca wiedział, którego krzaka się złapać, bo tutaj w lewym kanale coś... No bo to się gdzieś z rapu, wiesz, wywodzi, bo to było jakby przerzucenie rapowania na śpiewanie. Tak, no i to jest taka... Co jest super, bo nam otworzyło drzwi, bo było jakieś takie nowe, prawda? I też bardzo charakterystyczne, no od razu można było rozpoznać, że to jesteś ty, prawda? A teraz raz po raz, chociażby wysyła mi Kaśka ten numer i wiem, że nie mogę się dograć pięcioma głosami, tylko tu ona po prostu ma jeden wiodący. Ja też będę musiał tak zrobić. Więc nie brałem lekcji, brałem lekcje życiowe takie, w których... Sam rozkminiałeś sobie to wszystko. Tak, i na niejednym koncercie musiałem nie trafić w dźwięk na żywo, żeby później pamiętać mniej więcej, gdzie to w ciele jest też ten dźwięk... przypuszczam, że o tym kogucie piejącym gadka. Więc duży stres za każdym razem. Ja jej mówiłem, Kaśce, na krótko przed, słuchaj, ja wyląduję tym dźwiękiem, gdzie wyląduję. Musicie reagować. Nie wiem, co się wydarzy. A akurat tego dnia się No i też wydolność, prawda, tego głosu, no bo w pewnym momencie grałeś tych koncertów strasznie dużo. Ty i tak jesteś obdarzony taką fajną chrypą, ale podejrzewam, że przy takim dużym nasileniu to pewnie też miałeś troszeczkę obawy, co? Było tego dużo. Były... I to się zdarzało często tego lata, że czy to męskie granie, czy jakiś nasz koncert jako Witamina, czy Vito Bambino, bo my graliśmy różne, gdzie budziłem się rano i mówię, aha... Czyli nic nie mam już, bo zostało coś takiego. No, znam to. Szczególnie w lato właśnie to jest, prawda? Jeszcze ja lubię przymelanżować lekko. Myślę, że to jest gaz, wiadomo, że to nie pomaga. Zimne drinki, kostki lodu. Gdzieś coś trzeba z tą adrenaliną i z tym całym stresem zrobić. Jakieś uście musi być, prawda? Jakby zasłużyłem wtedy, prawda? Miałem tak, że dobra, no ja rozumiem, że jestem profesjonalistą powoli, ale... Cały nasz patent zawsze polegał na tym, że oczywiście chcemy grać jak najlepiej, ale
że jeśli tego nie zrobimy, to nasz świat się nie zawali. Ale co, dlaczego mówisz, że nagle po prostu stwierdziłeś, że to jest ten moment, kiedy się profesjonalizujesz, a wcześniej to była po prostu totalna amatorka, no, i w ogóle byliśmy chłopakami z podwórka, czy też spod warszawskiego gospodarstwa i teraz sobie jeździliśmy po prostu. Próg był inny. Jak wiesz, że idziesz wieczorem z Darią i z Dawidem pośpiewać, to wiesz, no, też okay, masz trochę coś takiego, że dobra, sekunda, tutaj jest duża kampania, w którą ja przecież podczas w ogóle grania tej trasy, męskiego grania, dowiedziałem się, że ja nie wiedziałem, że te bilety się sprzedają przed, w ciemno. Ja myślałem, że kupili, bo zobaczyli, że Vito Bambino, a to oni mówią, nie, to było wyprzedane zanim ktokolwiek. I mówię, ojej, ale to rzeczywiście kredyt zaufania taki w ciemno. Tak. I tym bardziej miałem tak, że okej, bo jeśli kupiliby to ze względu na mnie albo Dawida, no to ja się tam wykręcę i powiem, że no, chcieliście mnie, to macie mnie, ale w tym przypadku mówię, to będę ja, tylko w tej profesjonalnej odsłonie takiej. A kiedy dostałeś ten telefon, czy maila, czy nie wiem, SMS-a, że będziesz twarzą męskiego grania, to jaka była twoja pierwsza myśl i reakcja? Duża radość i od razu towarzyszący stres, no bo wielka nieznajoma. Nie miałem pojęcia. Wiedziałem, że będę z Dawidem i z Darią. Wielokrotnie już mówiłem, że po prostu fakt, że był tam Dawid, dawał mi ten taki spokój wewnętrzny, że mówię, okej, nie jestem, idę tam z kuzynem, z bratem, nie wiadomo, wszystko będzie okej, on tam mnie będzie brał za rękę. Tak było, de facto. A równocześnie, tak jak mówię, wielka ekscytacja tym, co można zrobić. W końcu można śpiewać legalnie covery, bez siary, że tak powiem. Zresztą, co za team muzyczny w ogóle. Ale że Małgośka... Małgośka to był jedyny mój taki numer, gdzie ja powiedziałem, słuchajcie, no ja mam jeden taki numer, który chciałbym zaśpiewać, bo sobie go od lat śpiewam na soundchecku w takiej wersji trochę zmienionej. No. Aha, myślałam, że jedyny, którego nie chciałeś, a nie, okazji, nie, to zupełnie odwrotnie. Z kolei, bo rozmawialiśmy o Agimie. Agim mi się przyznał, że mówi, jak na początku zobaczył na liście ten numer, to mówi... Jejku, wiesz co, i chyba dlatego ja tak powiedziałam, bo ja też to wiem od Agima. No właśnie, i on mówi, że co? Tylko nie Małgośka. To wymyślił, tak. Po czym jak zaczęliśmy grać, oczywiście pozdrawiamy cię, Agim, mamy nadzieję, że nie zmieniłeś zdania, ale później już na próbach przyszedł i mi powiedział, ty, ja na początku to tak nie, ale nie wiem, jakoś to działa. Nie, no jest to potraktowane jedzie, humorystycznie, tak, bo no właśnie, tam to jest jakimś... trochę o tobie. Tak, jakby. Z dystansem jest te zielone dymy, wszystko tam się zgadza, więc on też nagle powiedział, tak przywłaściłeś sobie ten numer i nagle to jest organiczne i działa i jest takie, jakby ten numer się nazywał Mateusz od zawsze, no dziwne. No i tutaj musimy wrócić do słowa patyna. Odpatyniłeś albo odpatynowałeś ten utwór. Dobrze, no to widzisz, w dwie strony działa. Raz odmładzam, raz postarzam. Ja myślę, że żeby już zejść z tematu męskiego grania, zróbmy sobie muzyczny, że tak powiem, przerywnik i posłuchajmy fragmentu, zobaczmy sobie fragment teledysku do piosenki Nudy, czyli twojego ostatniego singla, no i jedziemy zaraz dalej. Ale raczej to nudy, ale raczej to nie oczekuj nic. Czy dasz się namówić, czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi, nie wiem czy po raz drugi tak samo mam. No i właśnie, mamy utwór Nudy. Na początku ja mówię, o czym ta piosenka? I gdzieś przeczytałam nawet, że ty tak powiedziałeś. No, ta piosenka, no niech będzie. Jest o bezwzględnej szczerości. O. Dobra. No i od razu się wszystko klei. Tak. No, teledysk jest absolutnie uroczy, wiesz, w twoim stylu, no naprawdę wiejskie życie, ale pokazane, wiesz, w tanecznym ujęciu aktorskim i w ogóle naprawdę, naprawdę fajnie się tego słucha. No i teraz tak, było to zapowiedziane jako trochę zapowiedź albumu, trochę nie, trochę nie wiadomo co. Więc nas tutaj oświeć, bo wiem, że za chwileczkę będzie już kolejny singiel. Tak. Coś tam o nim opowiedz, żebyśmy takie różne formalności mieli. Żeby było za śmiesznie, sobą. Nazywa się Maj, żeby do tego to był Maj Pachyma Saska Kępa, jakkolwiek nawiązać jeszcze. Tak, Nudy to taki pierwszy eksperyment, gdzie zauważyłem, że tak jak moje albumy zawsze są bardzo autobiograficzne, bardzo bliskie tego, co się dzieje u mnie, to jest super wolność, bo
zawsze będzie szczere, to jest fajne, bo mogę sobie z tego, z tych tematów dobierać dowolnie i zawsze to będzie organiczne i szczere. A z drugiej strony czasem mam ochotę zrobić jakiś taki numer o czymś, a ja już jestem po ślubie, mam dziecko, w sensie nie chodzę po klubach i tak szaleję. A czasem jak słyszę taki numer, to mam tak, kiedyś to można było po prostu robić, co się chciało. I potem pomyślałem, dlaczego przecież... Dlaczego kiedyś, prawda? Przecież ja nadal wszystko mogę. Tak, i ten numer najbardziej jest inspirowany przyjaciółmi, kolegami, koleżankami, którzy są w sytuacji, które ja już nie do końca doznałem i trochę się z tego powodu cieszę. Pewnie będę ubolewał kiedyś, ale na razie się cieszę z tego, że te Tindery i to, jak się zmienił świat... Nawiązywania relacji. Tak. Mnie to trochę przeraża. Wszystko jest takie, ten swipe, to jest takie dziwne, że decydujesz się na to, albo skreślasz kogoś, albo się decydujesz na kogoś na podstawie sekundy, tam... Tak. Tak, sekundy dosłownie. I z tego, co wiem, co mi mówili chłopacy, to też tak jakby ta propozycja już nie wraca do ciebie. Jak kogoś tam skreślisz, że tak powiem, to nie pokazuje. Tak zrozumiałem ten algorytm, że jesteś po prostu niezainteresowany lub nie zainteresowaną. I te nudy to, że ten bohater mówi, że ty, ale tak naprawdę to weź, olejmy to wszystko, bo ja chyba nie mam do końca. Też to widziałem często teraz jakby w tej generacji ludzi, którzy mówią, kurczę, nie radzę sobie sam ze sobą, jak mam tobie jeszcze pomóc, czy coś takiego. I po prostu tutaj z tego chciałem czerpać, że ale raczej to nudy, ale raczej to wszystko jest trochę nieważne, okazuje się, jeśli robi się to w ten sposób. Oczywiście. Z tego algorytmu mogą wyjść przepiękne związki i tego życzę wszystkim. Ale chodziło mi o te takie trochę zagubione dusze, to brzmi patetycznie, ale widzę to na mieście, jak te nowe media trochę ułatwiają, a z drugiej strony odbierają coś, jakiś taki element, który był chyba dla mnie bardzo istotny w tym przełamywaniu swoich barier i podejścia do kogoś. To była część jakby gry. A teraz można to przeskoczyć i jakimś innym... Niby pozornie ułatwić sobie, a tak naprawdę czy to ułatwia? Tak naprawdę zwiększa dystans moim zdaniem, bo opcji jest tyle więcej. To nowa interpretacja tej piosenki, jak dla mnie, dobra. Plus te moje serce ma długi, gdzie cały czas powtarzam, że każdy ma swoją przeszłość. I stwierdzenie, że słuchaj, nawet cię nie znam, a i wiem, że twoje serce też ma długi, że tam będą jakieś historie, które za 5 lat mi opowiesz nagle, że coś tam i mówię, to mogłaś mi powiedzieć 5 lat. A ta nowa piosenka? A ta nowa jest... To już będzie zapowiedź albumu. To już jest zapowiedź albumu, który na to wygląda, że to się skończy albumem, wszystko. Bo ja zawsze mam tak, że jak już mam jakiś tytuł na album możliwy, to on z reguły się dzieje, bo tak mnie inspiruje znowu jakaś tam koncepcyjność. Tak? Więc do tego już doszło i mam nadzieję, że to będzie trzymało. I wychodzi właśnie singiel, który poprosiłem Briana Mulatę z Bitaminy i on też jako solowy artysta dużo robi o taki beat zepsuty, żeby to wszystko było... No numer zaczyna się od słów nie bój się, twój głośnik jest okej, ten numer tak brzmi. żeby zaznaczyć ludziom, że głośniki działają i wszystko tylko że ma brzmieć inaczej. Więc nie mieliśmy też żadnej referencji innej, jak to w ogóle miksować i tak dalej, bo... I to mnie utwierdzało w tym, że fajnie, znowu zrobimy coś takiego... Bardzo po swojemu. I czy już to się komuś spodoba, czy nie, no to już wiemy z autopsji, że to nie nam. Opowiadałeś przy okazji poczekalni, opowiadałeś, że tak naprawdę jest to gdzieś tam zbiór rzeczy, które nie weszły do obiegu przy pracy z Bitaminą. Tak. A teraz ten materiał, który gromadzisz na ten nowy krążek, który, nie trudno było jakby konceptualnego pomysłu nie odkryć, czytając tytuł Poczekalnia, bo wiadomo, że za poczekalnią czeka właściwy pokój albo właściwe pomieszczenie, więc konsekwencją kolejny album, który być może będzie miał tytuł... Pracownia. Ostatni rok bardzo, chodzi mi o to, żeby były na P, nie wiem dlaczego. Tak już teraz to Vito Bambino się rozpoczęło. Jest to koncepcja. No, więc
ta pracownia. Zeszły rok był bardzo, 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 bardzo pracowity i tak zauważyłem, że właśnie ten zbiór numerów, nad którymi pracowałem, ma ten wspólny element tego przepracowania i tam są takie zdania jak... Wiecie, jak to jest. No my stoimy tam na tej scenie. Są dni Skierniewic, nie wiem, zaprosili nas. Jest tam wszystko full obce, dużo ludzi. I wchodzi ten Vito Bambino, tak? Gwiazda z telewizji już i tak dalej. A za tą sceną to są te stelaże po prostu. Wieje, piździ za przeproszeniem, nie wiem, czy mogę tak mówić. Stoi ten toj. My pijemy whisky takie lepsze. Wszystko jest dziwne. Wszystko jakby to nie jest tak, że ta iluzja, o tą iluzję mi chodzi też i tak dalej. I ile jej zauważyłem w ostatnim roku? No właśnie, jakimi prawami? Wiesz, jakieś nowe refleksje? Wnioski? Tak. Wiesz, bo ja chciałam rozwinąć tak trochę to twoje pytanie, bo bardzo podobał mi się twój wywiad dla Ani Nicz, dla Interi bodajże. I tam powiedziałeś coś takiego, bo najpierw mówiłeś o tym, że no różne były reakcje na to właśnie wejście poczekalni, a szczególnie utworu z Natalią Schroeder, prawda? Że niektórzy powiedzieli, o ten już się sprzedał, ten już nie wie co ma zrobić i w ogóle ta. Mówiłeś o tym, że w sumie cię to nie interesuje, bo robiłeś tak jak czułeś i tak dalej. No i podkreślałeś to, że potrzebowałeś zrobić swój własny album, bo tak jak z Bitaminą, to fajnie, no ale zawsze ktoś tam się na coś skrzywił, to trzeba było w jakiś to... mówiłeś o tych filtrach. Tak, zacytuję, fajnie byłoby pisać bez żadnych filtrów redagowania albo udawania. No dobra, no ale teraz to się wszystko tak bardzo rozpędziło i powstały nowe filtry, prawda, którymi są oczekiwania, presja. Wiesz, ty się wydajesz, odbiera się ciebie jako człowieka niezwykle zdystansowanego, skromnego, pogodnego, wyluzowanego, że właśnie masz na wszystko wiadomo. Ale wiesz, no... Czy tak jest, rzeczywiście? Na pewno nie jest tak cały czas, bo nie wierzę w to. Bo po prostu ta presja, która pojawia się przy tak ogromnej... Nawet ta scena, którą przed chwilą nam opowiadałeś. No, ta ilość tych ludzi, te wyprzedawane koncerty, no, ta ilość tych komentarzy, milionowe, wiesz, twoje statystyki na YouTubie. No, to nie jest tak, że człowiek jest obojętny na to. Psychika ludzka jest bardzo... Słaba w tym momencie. Jest. Chciałbym być total odporny na to. Raz zauważyłem, że przez to, że jestem jaki jestem i trzymam się w sumie trochę tego, żeby żyć zgodnie z sobą i nie naginać się za bardzo tak dla innych osób albo firm, albo czegokolwiek. Trochę fakt, że to właśnie przez to sięgała po mnie Sanach albo... Że to właśnie dlatego, nie wiem, męskie granie powiedziało, no tak, bo on jest taki trochę brudas. Wiecie, o co mi chodzi, że to mnie jakby utwierdza w tym, że okej, czyli to jest dobra droga, można iść po prostu robić po swojemu i ludzie to doceniają. A dwa, no tak jak mówisz, to nie jakby byłem u Kuby Wojewódzkiego, ruszyliśmy temat migrantów, gdzie to mnie mocno dotyka. Tak, sprawiałeś wrażenie mocno wzruszonego i poruszonego. Więc właśnie niby ma wy, a jednak i wkurza cię wiele rzeczy. To było takie, myślę, ważne, że takie coś zaistniało w tym programie. I widzisz, i potem tylko mama moja siedzi i ja mam na to naprawdę wyjebane, ale moja mama siedzi i mówi, że pod filmem tam ludzie piszą, że to niech on sobie weźmie do domu tych uchodźców i tak dalej. I te wszystkie... Od razu. I widzę, jak ją to stresuje. Akcja, reakcja. Tak, a mi zależy na tym, żeby moja mama, żeby była szczęśliwa. I mówię, mamo, nie czytaj tych rzeczy. To jest w ogóle, ja tam nie zaglądam. Po co ty tam zaglądasz? Ale nie jestem absolutnie obojętny wobec tego. No i jak to wpłynęło na tworzenie, wiesz, tych nowych utworów, wiesz? Czy znowu poczułeś te filtry? Tak, bardziej tym razem było tak, że jak czułem je, to kontrowałem je jeszcze bardziej. To... Jeszcze bardziej chciałem iść w swoją stronę. Jak tylko dobijałem do czegoś, to mówię, to teraz już tym bardziej będę mówił o tym. I widzę po prostu, jak dużo kolegów i koleżanek po fachu, bo zdarzało mi się pisać z kimś numery i tak dalej, też robię trochę ghostwritingowych rzeczy i z różnymi artystami topowymi, że tak powiem, w Polsce, jak dochodziło do zdania takiego, gdzie mówię, no to wiadomo, to jest takie typowo moje, rozumiem, jeśli to jest za grubo, czy coś tam. No, tu trochę... Czyli sugerujesz, że większość środowiska jest w gorsecie. Które same sobie założyło, że tak powiem. Bo to
to mi się wydaje, że jakby ty jesteś decydentem, czy, mhm. czy tak, czy robisz coś, czy nie. Wiadomo, tam może się pojawić wytwórnia. Dużo z tych artystów jest na kontraktach takich 360, gdzie oni muszą wydać następny album tam. Ja tak nigdy nie robiłem, ja zawsze pracuję na licencji, żeby zawsze wiedzieć, że słuchajcie, jest wolność po prostu. Lecę jakby co, tak? No wiesz, no ale to ciekawe jest, bo no bo jednak wiesz, jednak jesteś na rynku muzycznym i trochę wiesz, trochę ten rynek muzyczny pewne sposoby zachowania, sposoby działania determinuje. No ale ten luz ci pozostał. Czy to wynika właśnie z tej pracy dotychczasowej z Witaminą, kiedy mogliście sobie pozwolić jakby i sam pracując, jakby tworząc materiał, tak. który był tylko waszym materiałem, czy się spodoba, czy się nie spodoba, to was nie interesuje. Chcecie robić to przede wszystkim dla siebie, z potrzeby serca, tak. z potrzeby duszy i później to samemu pchać, więc jakby nie nikt wam w zasadzie do tego nie był potrzebny, tak. a i tak mieliście już swój określony fanbase, tak. który wam sprawiał przyjemność funkcjonowanie z nimi i dogadywanie się z nim. Czy to wystarczy, czy nie wiem, czy jakieś aspekty, na przykład twoja jakby międzynarodowość no, chociażby no, ja wpływa myślę, na to, że właśnie wiesz, takie otwarta świadomość, otwarta myśl ja i nie określanie się do, wiesz, nie wiązanie się tylko i wyłącznie z tym polskim rynkiem, tak. tym polskim gagdołkiem tak zwanym. Moim zdaniem ja bym poszedł jeszcze głębiej psychologicznie na takich płaszczyznach, których może nie do końca nawet jestem świadomy. Ja pamiętam, jak kiedyś robiłem rapsy w Niemczech, tak, ale robiłem je w Polsce i po polsku, przez internet. Ale miałem ten dystans geograficzny. Jak coś tam głupiego powiem, to po prostu nie pojadę, no i mam luz. Tu nikt nie wie, że ja rapuję. No. I wydaje mi się, że to ten dystans raz geograficzny, raz potem przekładający się na dystans do różnych rzeczy, wynika z tego, że ja może zawsze wiem, że mogę uciec, jakby co. To tak głupio trochę brzmi, ale że jak narobię gdzieś bałagan, no to ja mam, no tak, mam dwie opcje po prostu. Życia. Tak. A z drugiej strony jeszcze co chciałem rzec. A, ale jest coś takiego. Jest ten moment, w którym jak my robiliśmy Witaminę, no to było nasze hobby, nasza pasja. Tak. Ja byłem aktorem, sobie nadal nim jestem, ale też mało mam czasu teraz na to. Amar sobie robił te pomidory, Piotrek te sery, wszystko tam, prawda, sobie każdy robił w sumie co innego, a to na boku dla zabawy. W momencie, w którym twój paycheck, tak, i to, że ja mam dziecko i tak dalej i kalkuluję to i mówię, kurczę, chyba, bo to jest moja główna praca, co oznacza, że ona też musi dalej generować pieniądze, prawda? Tak, skoro to jest... Tak, dalej, ewoluować, no, no bo tym jakby wyżywiam swoją rodzinę. To jest moment niebezpieczny. Bo jak się myśli o pieniądzach, to gdzieś tam ta... No tak, bo automatycznie wtedy mówię, a może jednak nie... jest zagrożona no, tak. Może jednak tą linijkę spuszczę stonu, tak, ominę tą bo zagrozi mojemu bytowi. Otóż to. A jak tylko poczułem to, to miałem tak, nie no tak też nie może być, bo to jest wtedy w ogóle... się mija z celem. Ja nie chcę robić muzy dla robienia muzy. Po prostu dla, prawda, dla... czy tam dla zarabiania. I tutaj bardzo szybko, jak to odczułem, to mówię, okej, muszę myśleć szerzej pod kątem tego systemu, w którym żyjemy, który jednak jest kapitalistyczny i wymaga pewnego tam zarabiania tych pieniędzy. Jak to zrobić, żeby to działało i nie miało za dużego efektu na muzykę? My jako Witamina zawsze odmawialiśmy wszelkich deali takich reklamowych i tak dalej. Jako Vital Bambino mówię, sekunda, wydaję ci hajs. Za coś, ja tam wam powiem to jedno zdanie, co tam chcecie do tej reklamy czy coś, bo z kolei ten dystans mi pomaga w tym, że mówię, kurde, przecież jestem z bloku, ile chcecie mi dać za to? Bardzo chętnie. Biorę, mam luz, jeśli biorę, chodzi... Biorę, ale robię sobie tak, swoje. A muza jest przez to cały czas jaka jest, bo nie mówię, okej, okay, dobrze, to niech, tak? Trochę mam nadzieję, że to nie brzmi jakoś arogancko albo ten, tylko... Nie no, życiowo, tak, żyćko, no właśnie, żyćko tak, po prostu. To jest ten moment, w którym można sobie wtedy powiedzieć, okej, okay, ważne, żeby to nie atakowało mojej tak. twórczości. Ta sytuacja tak finansowa czy coś. I no, no to było takie coś, z czym musiałem się zmierzyć. I gdzie też tym razem, jako Vito Bambino, ja biorę na klatę wstyd robienia reklamy, bo tak jak mówię, ja mam... Tak, tak.
Tu, gdzie chłopaki by powiedzieli, nie, no, to, no. To spoko, ja to sobie zrobię. Przecież wy zarobicie po prostu potem na koncercie i tak dalej. Mm. O, super. No tak, przecież nie musimy tam świecić gębą. No. Też super, że ja to mogę wziąć na klatę i z całym pakietem i z całym ogonem, który z tym idzie, że ktoś mu właśnie może mieć kłopot z tym, że się sprzedałem czy coś. Swoją drogą ciekawa rozmowa by była. więc... Tak, nie wiem, czy ja jakkolwiek odpowiedziałam. Tak, na to. Nie, odpowiedziałeś, tak. Odpowiedziałeś, dość wyczerpująco. Ale mnie zaciekawiło właśnie, jak to jest teraz z tym Berlinem, no bo kiedyś właśnie stamtąd przyjeżdżałeś tutaj, żeby coś robić, teraz... Dalej niż z Berlina. Z kolonii. Tak, teraz jest, trochę odwrotnie, ale nadal Wikipedia głosi, że jesteś Mateusz Dopieralski, niemiecki aktor filmowy i telewizyjny pochodzenia polskiego. Umarłam, jak to zobaczyłam. Tak, ciekawe. Myślę, że potrzebny jest jakiś mały update. Polska Wikipedia donosi, że jesteś aktorem i polski odbiorca wie, a czy niemiecki wie, że Mateusz Dopieralski jest tutaj znanym wokalistą, tekściarzem. Nie wie nic i to jest super. To jest serio? Super. Tak, to jest super, bo... A może rola jakiegoś wokalisty czy rapera by ci się wtedy... Były różne też. Fajne jest to, że w Polsce zaczynają się dowiadywać producenci, że ja coś w ogóle jestem około aktorem. Przecież ty możesz polski grać po prostu film. To raz. No w tych filmach tak. W swoich wideoklipach widać ten coś aktorski sznyt. Coś w każdym razie się przekłada na tych producentów i casterów, bo widzę, że tam po prostu zaczyna się trochę dziać, co jest bardzo miłe. A pamiętacie, Dawid Pociadło miasteczkowym to zdanie, że stawiam krok, niewidoczny stawiam krok, że jak jest za granicą, to jest anonimowy i tak dalej. Ja to mam jakby tam, gdzie mieszkam. Tam, no bo uściślimy, twój rok jak wygląda? Teraz jesteś przy okazji przelotem w Polsce, ale głównie jakby w Polsce jesteś przy okazji tras koncertowych, głównie latem prawdopodobnie. Głównie latem. Cała reszta spędzasz w Kolonii. Staram się, aczkolwiek na przykład tak jak mówiłem o tych dealach reklamowych, czy jakichś tam promocyjnych, chociażby nasze spotkanie, też widziałem, że... W styczeń miałem normalnie spędzić tam u siebie w Niemczech i jak już w grudniu widziałem, ile jest tam terminów, to mówię, słuchaj, a fajne jest to, że nasz syn ma niecałe 2 lata, jeszcze nie idzie do przedszkola i my możemy sobie podróżować po prostu. Mówię, Agi, co ty masz tu siedzieć? Dawaj, jedziemy razem wszyscy do Warszawy, posiedzimy tam miesiąc, na to samo wyjdzie. Tylko, że ja będę miał was na miejscu, a nie, że będę musiał na FaceTime'ie cały czas, siedzieć. Mi to daje ogromnie dużo siły. Nawet jak potem ja go kładę spać, jestem jeszcze bardziej zmęczony fizycznie, to wewnętrznie mam z tego... No ogólnie życie takie wymagające dużo logistyki, prawda? Tak. No ja tutaj dodam, że to umawianie nasze trochę trwało. Widzisz. I dostawałam właśnie takie odpowiedzi, typu nie wiem, no kontaktujemy się w listopadzie, a mam wiadomość, że od stycznia któregoś będę... Tylko bym dodał, że a tutaj jeszcze nie zależało na tym, żeby to się udało. No, są takie, właśnie. Gdzie mówię, dobra... Za pół roku. Poszło, nie wiem, nie mam pojęcia, jak wygląda mój rok. Chłopaki z zespołu pytali właśnie, ty, kiedy jakiś taki urlop, na przykład 2 tygodnie latem, coś. Ja mówię, panowie, róbcie chyba te urlopy po prostu, bo ja nie mam punktu odniesienia, nie mam pojęcia, co się jeszcze wydarzy, co, jaka kampania wiedzie, jak nam zrobią tą trasę, czy lockdown wszystko zamknie. No właśnie, co to dochodzi, są zapytania? Dochodzi jeszcze taka niepewność. Ja nie wiem, czy ostatnio... jutro... No dobrze, wróćmy do tej niemieckiej rzeczywistości, dobrze. W której jestem. Bardzo, bardzo fajna, gdyż na moim osiedlu polsko-rosyjskim nadal, no tam Polacy powolutku coś tam wiedzą, ale ogólnie ja w klapkach wychodzę, no inaczej mogę się bujać. Tam jestem po prostu typem z bloku, co tutaj mieszka i nie wiadomo, co on robi. I on raz go nie ma długo, potem jest cały czas chyba bezrobotny. Nie wiadomo, ci ludzie naprawdę, oni nie mają pojęcia. Widzą mnie, że albo jestem non-stop. Żeby tam faktycznie ktoś cię nie wydał. Wiesz, nagle przychodzisz na osiedla, a tam wszyscy siedzą nad telefonem i tak. I tam jest filmik z tego, z męskiego grania. O, na przykład, tak jak mówię, Polonia powolutku... coś tam... Kmini. Tak, no bo słyszą te rzeczy i to też jest swoją drogą jakieś takie dziwne, jak nagle ziomkowie, których nie słyszałem 10 lat, coś kawa, ten... Ziom! Albo jeszcze najlepiej, jak ci mi mówią, tacy ziomkowie jakby z osiedla, tak, z którymi dorastałem, ty uważaj, bo teraz się, wiesz, odezwie dużo osób i będą chcieli z ciebie...
ciągnąć ten i mam tak, ty brzmisz trochę jakbyś... Będę pierwszy, przestrzegaj jego przed innymi, a ja będę pierwszy. Tak, no bo tam oni też nie znają całego tego... To, że ja jeździłem do Polski, do jakiegoś Secymina, to ich w ogóle nikogo to nie interesowało. Jakąś muzę sobie tam robi, spoko. I to, że to są moi serdeczni przyjaciele w Polsce, z którymi przeżyłem niesamowite rzeczy i razem stworzyliśmy coś, co... No się, to się nie udaje zawsze, prawda? To jest jakieś gdzieś tam marzenie, żeby grać koncerty. I przeszliśmy tą drogę i nagle mój ziomek z klatki mi mówi, ty uważaj, bo wiesz, ci Polacy to są te... Ale cenię sobie to, że wracam tam i jestem, powiedziałbym śmieciem, ale śmieciem jestem też tu. No, że jestem To jest sobie... odpoczynek dla głowy, tak, prawda? Ogromny. Jednak takie teraz dla ciebie przyzwyczajenie się do tego, że cię rozpoznaje każdy na ulicy, to... Ale jest tak faktycznie, że masz takie poczucie, że wpadłeś w taki nieznośny obieg, że... Nie, to jeszcze nie mam tego, znam z opowiadań i też widziałem Dawida w niektórych sytuacjach, gdzie mówię, o kurczę, ty to naprawdę nie możesz nic. Tak źle nie jest. U mnie nadal jest w 80% to są miłe spotkania, jak ktoś spyta o zdjęcie i tak dalej. Zdarzają się foty z przyczajki i tak dalej, no to tego nie lubię, ale też... Wtedy nie wkraczam w akcję i mówię, dawaj ten telefon czy coś, tylko po prostu... Dawaj kartę. Ale selfiaczki robisz, jak się ładnie chcesz. Tak, więc dlatego u mnie to jest nadal przyjemne i też, że tak powiem, ja się szybko zmieniam. Tu zapuszczę brodę, tu coś, tu nie założę raz czapki, to już jest dużo łatwiej. Zdarza się też, że wchodzę do apteki w masce i z czapką i z wszystkim i pan mówi, Bambino. A ty mówisz, tak, a on ci podaje syrop. Z napisem Bambino. No ja to jestem właśnie powiedzieć, jak ta twoja droga będzie dalej wyglądała. Ciekawa jestem też twojej bardzo płyty, bo tak tutaj między wierszami wyczytałam, czy chcesz powiedzieć przez to, że ta płyta będzie, czy też jest, no bo większość materiału, rozumiem, już jest gotowa, odważniejsza w warstwie liryczno-muzycznej? Na pewno, troszkę wyczytałam z tego, co mówisz. Na pewno ma trochę ludziom spoza branży pokazać, jak to tam wewnętrznie wygląda, jak to jest wielki syf, jak nikt tak naprawdę nie wie, co się dzieje do końca, czy to kierownik planu, czy coś. I to wszystko jest improwizowane. Moim zdaniem cały świat trochę tak leci na tej zasadzie, że gdyby tam usiąść i powiedzieć, wziąć tych paru decydentów i powiedzieć, panowie, ktoś w ogóle ma kontrolę nad tym wszystkim, czy to po prostu, prawda, wiecie, o co mi chodzi? Na pewno tutaj będzie trochę takiego uchylę rąbka tajemnicy, bo sam dopiero jakby poznaję ten świat, więc to, co poznaję, od razu chciałbym wszystkim pokazać i powiedzieć, ej, połowa oszukuje. Połowa ludzi oszukuje. No to tych komentarzy będzie jeszcze więcej. Będzie, no to, ale... bardziej coś jest... dyskusję, tym więcej się dzieje. Wychodzę z założenia, no że to jest duże szczęście, że ktoś po nas sięga i wiem, że to nie będzie trwało wiecznie. Po prostu na tyle już mam lat, że wiem, że to idzie sinusoidą. Idealnie. Tak. I wiem, że po prostu trzeba być gotowym na to, że to kiedyś zejdzie w dół i wtedy mam być na tyle silny i mieć taki kręgosłup moralny i taki etyczny i rodzinny, że mnie to po prostu nie zmiecie, tylko powiem, wiedziałem, że tak będzie, jakby luz. Jestem przygotowany na tą klęskę. Jak ja tam dobiłem? Z głębin z mojego serca, nie wiem dlaczego o tym mówię. Miałem jakiś link, ale o zmierzaniu się z tym wszystkim, z tą sławą w nawiasach, absolutnie. O tym, że de facto, jak sobie oglądasz potem wywiady z artystami dużymi, oni wszyscy na końcu mówią to samo, na krótko przed śmiercią, jeśli zdążyli, że żałują, jak mało czasu spędzili z rodziną, a jak dużo w biznesie. I te wszystkie wnioski, które potem się wyciąga. I mam tak, że kurczę, oni nam to wszyscy mówią cały czas. Po co mamy powtarzać te same błędy? Więc z góry róbmy dobrze i poprawnie. I nie idźmy za każdym trendem od razu. Bo ja mogę sobie zrobić tatuaż tutaj i zacząć trapy robić. Serio. Ojej. Byłbym niezły w tym. Ale od trapów boli głowa. Ale trochę mnie od trapów boli głowa.
Ja myślę, matę że... bym wyciągnął z tego, bo to jest, uważam, taki swój własny fenomen. Ale ogólnie... No w czasach autotuna już nie wiadomo, kto rzeczywiście ma jakiś skill, a kto nie. Ciężko jest to zweryfikować. Te linijki, jak to nie są gwoździe non-stop, to też takie to wszystko przechodzi obok mnie obojętne i... No, i jest tam ja mało myślę, uwagi. Że to jest bardzo ładna puenta, chyba że mój tutaj partner po lewej chciałby coś... No wiesz, jak to jest ze mną. Znowu zacznę grzebać. Mam tutaj za nadrzu pewien temat, który mógłby się pojawić i możemy pociągnąć. Nie, no bo generalnie też chciałbym, wiesz, jakby wątek bitaminy, no bo wiadomo, że ty masz teraz jakby ty sam solowo, jako Vito Bambino, masz tą tendencję wznoszącą i ten dobry prąd, i dobrą falę. Wiadomo, chłopaki jakby są, supportują cię, grają, no ale wiesz, no bitamina jako hasło, jako projekt, jako zespół, jako wiesz, jako wydarzenie muzyczne, no jest tam z tyłu, jest. Czeka na dobry moment? Absolutnie. Jestem po rozmowie z... W ogóle cały ten transition z bitaminy do Vito Bambino, to jest bardzo płynna rzecz. My graliśmy ostatniego lata często koncerty, gdzie graliśmy 1,5 godziny bitaminy, potem wjeżdżała Mięta, którą pozdrawiam. Czyli tak jakby trochę zmiana nazwy projektu w pewnych momentach, i tak? Potem graliśmy tego samego wieczoru Vito Bambino i ludzie widzieli, że to jest ten sam zespół, wszystko jest to samo, ale tak. Brzmi inaczej. Jakoś też po pierwszym występie już człowiek był trochę wyluzowany i na ten drugi wchodził, że tak powiem, jak na swoje. I usiadłem z chłopakami, to z Piotrkiem i Zamarem właśnie we trójkę i mówię, panowie, wiadomo, my możemy w każdej chwili zrobić bitaminę, dlatego że wypadałoby zrobić bitaminę, ale my zawsze mieliśmy misję w tym, zawsze taką wewnętrzną. Jeśli mamy robić album tylko po to, żeby pomieszać numery, żeby znowu było coś bitaminowego, to jest nieważne. Grajmy jako Vito Bambino i tak jedziemy wszyscy, bo Piotrek też z nami jeździ. I tak jedziemy wszyscy i... Olać, ale gdzie jest ta misja? I mówię do Piotrka, słuchaj, twój syn jest o miesiąc starszy od mojego syna. Oni za 2 lata będą chcieli mieć jakąś fajną, fajną, dobrą bajkę. Taką, jak my mieliśmy na winylach polskie nagrania i tak dalej. Taką, z której można samplować prawie każdy dźwięk, bo to były... Uwielbiałem te bajki. Dobrzy lektorzy, jeszcze ci z lat 80., to też się pozmieniało niestety. I mówię, takie coś. To jest taka misja, gdzie ja czuję, że mamy fizycznie powód to robić, a i tak jest to nasza tematyka. My jesteśmy trochę dzieciakami, no trochę ta bajka cały czas nam towarzyszy. Zróbmy własną, zróbmy taką, gdzie każdy może sobie to samplować, my nikogo nie oskarżymy, śmiało, w końcu coś oddamy też jako ludzie samplujący z powrotem do samplowania i tak dalej. I chłopakom widziałem błysk w oczach, bo mówię, wiadomo, no to nie brzmi jak nie zagramy stadionu bajkami. Tak. Ale też każdy z nas, Piotrek poszedł w budowanie domów z gliny i tak dalej i tam się spełnia w ogóle, więc on nawet mówił, że no ja tak mam czasu, tak? Ja mówię, okej, to planujmy od razu z góry, że to trwa 2-3 lata, nieważne, chodzi o to, żeby było dobre. I tylko dlatego mówię, że my cały czas sobie... kleimy i w sumie to jest robota, na którą się niezmiernie cieszę, bo powiedziałem, że ważne jest dla mnie, żebyśmy zaczęli od zera. Nikt nie przynosi swoich czy wierszy, czy bitów, czy czegoś, tylko siadamy i zaczynamy równo. I to będzie znowu od początku spójne i bo w Kwiatach i Korzeniach miałem trochę zawsze taki dysonans, że mówię, no jednak niektóre teksty, Piotrek miał takie wnioski, że on mówi, gdyby wziąć te twoje solowe numery z Kawalerki, z Kwiatów i Korzeni, można je też na tą poczekalnię włożyć. To się wszystko zazębiało. I tak zauważyłem, że rzeczywiście to fakt, że robimy to wspólnie, musi, jakby to musi być słyszalne, że to musiało być razem zrobione, a nie, że jest posklejane tylko dlatego, żeby była bitamina. Bo bitamina, tu się nic nie zmieniło. To jest state of mind dla nas i to jest jakaś taka... misja trochę muzyczna, a trochę przyjacielska, tak? Rozstania nigdy nie było tak naprawdę. Nie, w ogóle, przecież ja kupiłem działkę obok Piotrka, ja to namierzam dom budować, więc po prostu bardziej dochodzenie do wniosku, że nie musimy niczego robić na chama. Piotrek pisze przepiękne wiersze i próbowali, ja też jestem autorem, jest ciężko zaśpiewać obcy tekst, bo mam swój sposób pisania i to też już wiemy, że to nie chodzi o to, że mi się te teksty nie podobają, bo one mi się bardzo podobają, ale potem, żeby je organicznie zaśpiewać, to jest pewien trud, bo nie są moje, tak?
I wszystkie te rzeczy, już tego się nauczyliśmy i wiemy, jak działać dalej witaminowo, żeby było funky fresh. W ogóle wasza historia, waszego zespołu jest, nadaje się na scenariusz dobrego filmu, tudzież serialu. Naprawdę. Jest fajna, naprawdę. Świecicie przykładem, można powiedzieć, na tym rynku. Z mojej strony bardzo dziękuję. Również. Dziękuję bardzo. Mateusz Dopieralski był naszym dzisiejszym gościem w pierwszej, w 2022 roku Miastosferze. Dziękujemy ci za wizytę i za tą pozytywną dawkę energii. Oby ten cały rok 2022 był taki pozytywny jak nasz dzisiejszy gość. Tego sobie i wam życzymy, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Także pamiętajcie, zaglądajcie na nasz kanał na YouTube i DevTango, rytmy.pl, muno.pl, no i serwisy streamingowe. Tam znajdziecie ten podcast również w wersji audio. No i komentarze. Dziękujemy, pa. Nowika i Lex. Do zobaczenia.